Czy PPK Pirat to słaby przeciwpancerny pocisk kierowany? Dla niecierpliwych od razu odpowiem nie. To bardzo dobry przeciwpancerny pocisk kierowany i w swojej klasie jest jednym z najlepszych tego typu środków. Tylko że od kilku lat, 3-4 lata, jest taka jakaś wielka niechęć, jeśli chodzi o zakup, wprowadzenie tego naszego PPK. Podobnie jak na przykład Moskita, czyli tego naszego drugiego PPK o większych zdolnościach, no ale też o większej cenie. O cenie też za chwilę porozmawiamy. I niestety wiele osób wyraża opinię, że Pirat jest PPK-iem o słabym zasięgu, o słabej głowicy, o nieprawidłowym sposobie jego naprowadzania. Tylko że w rzeczywistości PPK Pirat jest taki, jaki miał być. I tak są PPK-i od niego lepsze. Tutaj mówimy o javelinach, tutaj mówimy o spajkach, które są naprowadzane w inny sposób, które mają lepsze głowice, które mają większy zasięg, które są już produkowane, które są już przez nas używane, które są kilkukrotnie droższe od Pirata i które są z zewnątrz. I właściwie, chociaż w przypadku Spajka tu trzeba oddać sprawiedliwość, część z jego komponentów jest u nas produkowana, to jednak te najważniejsze elementy są zupełnie poza naszym zasięgiem. W przeciwieństwie do Pirata i do Moskita. No ale taka opinia się pojawiła, że Pirat jest niewystarczająco dobrym PPK-iem, że powinniśmy zdecydować się na te topowe, na te, które oczywiście mają lepsze parametry. I oczywiście tamte też mają swoje miejsce, one też są ważne, tylko że nie oznacza to, że Pirat jest zły. Ponieważ musimy zacząć od pierwszego, takiego najważniejszego elementu. Chodzi o to, żeby w maksymalny sposób nasycić nasze siły PPK-ami i innymi środkami tego typu, które umożliwiają zwalczać wrogie pojazdy. Pamiętajmy, że PPK to nie tylko czołg. Czołg to tylko wycinek tych celów, ale też mamy BWP-y, kołowe transportery opancerzone, ciężarówki, jakieś stanowiska przeciwnika. Wiele rzeczy, które warto by było wyeliminować w sposób w miarę dla nas bezpieczny i w miarę ekonomiczny. I tutaj PPK-i odnajdują się bardzo dobrze. I tak, są też inne metody. Drony również tutaj powinny się znaleźć, ale chociaż tutaj jest coraz lepiej, tylko że gdy mówimy o PPK-ach, to mamy kilka pięter. Ja bym nazwał, to znaczy, jeśli chodzi o środki tego typu, to mamy takie trzy piętra. Najniższe to są te granatniki przeciwpancerne, najczęściej jednorazowe, prawie zawsze jednorazowe, o stosunkowo krótkim zasięgu, o przebijalności niezbyt dużej, one mają być lekkie i tanie. I ich potrzeba, u nas potrzebowalibyśmy 100, 200, 300 tysięcy. No fajnie, jakby ktoś się zdecydował na przykład na wprowadzenie komarów, nie kupował rozwiązania z zewnątrz i tak w kilku tysiącach sztuk, ale to jest kropla w morzu potrzeb. Później mamy piętro średnie, czyli to, którego powinno być najwięcej, czyli środek, który w skuteczny sposób zwalcza bojowe wozy piechoty, kołowe transportery opancerzone, wrogie radary, wrogie ciężarówki, transportery opancerzone, samochody terenowe, jakieś stanowiska i w odpowiednich warunkach również czołgi. I tu się plasuje Pirat jako w miarę ekonomiczny PPK, którego można kupić duże ilości, który przy zasięgu 2,5 km i tak ma zasięg większy niż te nasze najczęściej kilometr, które będziemy spotykać w Polsce, czy też na Litwie, czy też w innych państwach tutaj naszego regionu. U nas jednak no, do kilometra zwalcza się te zagrożenia. Chociaż 2,5 km to i tak. Do tego przebijalność 550 mm stali RHA, oczywiście o tym też kiedyś porozmawiamy, za pancerzem reaktywnym. Czyli na BWP, KTO, ciężarówki, i od boku, i od góry, ponieważ oczywiście Pirat ma możliwość atakowania z przewyższenia, wystarczająco. I to jest to średnie piętro. Czyli piętro, które powinno, jeśli chodzi o PPK-i, być duże. To są środki, których powinny nasze siły mieć dużo. BWP-ów, transporterów opancerzonych, KTO, ciężarówek jest bardzo dużo. Nieporównywalnie więcej niż na przykład czołgów. Najwyższe piętro
jeśli chodzi o pepeki, to pepeki te o największych możliwościach. Te, przeciwko którym żaden czołg się nie ostoi, może tak starodawnie to nazwiemy. I tu mamy i javeliny, i spajki. No i tutaj mógłby wchodzić też moskit. I wiele osób, patrząc na pirata, uważa, że w sposób ekonomiczny, czyli na przykład 3-4 piraty za jednego javelina, powinniśmy wyprodukować pirata o możliwościach javelina. Tak. Wiele osób, twierdząc, że pirat jest słabym pepekiem, nie udowadnia, że ma za słaby zasięg, głowicę, o tym też mówią, czy też sposób naprowadzania na ten oświetlony wiązką lasera cel, nie w wiązce, tylko oświetlony, i to nie musi trwać długo. I te oświetlacze, które są używane w przypadku pirata, to te oświetlacze, jeśli można je tak nazwać, które są powszechnie spotykane w NATO, nie mówiąc o tym, że to nie musi być ktoś oświetlający, ale to może być na przykład bezzałogowiec, czy to ten w powietrzu, czy też ten naziemny. Tutaj chyba wiele osób o tym zapomina, nie wiem czemu. I to jest bardzo ważny element, o którym można by kiedyś porozmawiać, dlaczego bezzałogowce są bardzo ważnym uzupełnieniem, jeśli chodzi o pepeki. Zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o pepeki takie jak pirat, które są naprowadzane w ten sposób. Więc wiele osób zarzuca piratowi, że jest złym pepekiem, porównując go do tych topowych pepeków, do tych, które kosztują kilkukrotnie więcej. A to jest oczywiście głupie i niesprawiedliwe. Pirat jest bardzo dobrym pepekiem, ekonomicznym pepekiem, który jest taki, jaki miał być. Żeby mieć pepek o określonych możliwościach, w określonej cenie, nie można, nie da się stworzyć czegoś najlepszego na świecie w ogóle. Są pewne ograniczenia. No to jest chyba oczywiste. A wielu osobom się wydaje, że no nie, że jednak my to potrafimy. No nie, nikt tego nie potrafi. Nie da się po prostu. Pepek jest, to znaczy pirat jest, jaki każdy widzi, on spełnia te wymagania, które zostały przed nim postawione. I on jako taki masowy pepek, pepek, który bezproblemowo będzie zwalczał BWP-y, KTO, ciężarówki, jakieś stanowiska, a kiedy trzeba, no 550 mm za pancerzem reaktywnym, to nie jest słabe, to nie są słabe osiągi. I o tym należy pamiętać. Wiele osób chyba uważa, że nas stać na nasycenie naszych sił, na maksymalne nasycenie naszych sił pepekami właśnie tymi topowymi. Że te topowe pepeki będą po prostu wszędzie. A to jest niemożliwe ze względów finansowych i ze względów takich, że jednak są to pepeki z zewnątrz. Tak jak powiedziałem, ich cena jest wyższa. I do tego no, nie mamy do nich praw. Oczywiście część elementów spajka u siebie produkujemy, no ale te najważniejsze i tak do nas przylatują, przepływają. No nie. Czyli znowu mamy nasz polski produkt, który jest tańszy i który jest w całości nasz. Mamy do niego pełne prawa i możemy robić z nim co chcemy, kontra te zewnętrzne. I chociaż tutaj oczywiście jest taka różnica, że one są lepsze, no ale one są innym typem pepeków. Tym topowym. I tak one nam są potrzebne, chociaż chciałbym, żeby z czasem to moskit je uzupełnił, a później stał się tym pepekiem, którego jest najwięcej. Ale się patrzy na ten problem w ten sposób, że to znaczy, źle się patrzy na te piętra, poszczególne piętra. I pirata niejako wkłada się na to najwyższe piętro. A tak nie jest. I jeśli chcemy w maksymalny sposób nasycić nasze siły skutecznymi pepekami, to jest to niemożliwe, wykorzystując te topowe pepeki, te najdroższe. Nie. Musimy mieć coś innego o słabszych osiągach. Tutaj jednak liczby są jakie są, chociaż te liczby często na papierze w przypadku, tu nie mówię o javelinie i spajku, chociaż są bardziej optymalne niż w rzeczywistości to wygląda, może tak to nazwijmy. Nieważne. My potrzebujemy w miarę taniego i dobrego pepeka, jakim jest pirat. Piraty są bardzo dobrymi pepekami, jeśli chodzi o to średnie piętro.
Tak, jeśli byśmy chcieli je włożyć w to najwyższe piętro, no to tu i zasięg, i sposób naprowadzania, no niestety, nie chce to działać, tak jak sobie niektórzy wyobrażają, ale jeśli chodzi o to najliczniejsze, średnie piętro, to Pirat jest bardzo dobrym pepekiem. Tylko, że jest duża niechęć, ponieważ jest pepekiem własnym. I każdy by chciał tych pepeków na średnim piętrze innych, lepszych. No spoko, proszę znaleźć wolne kilkanaście miliardów złotych, minimum, nie ma sprawy. Tylko, że po co używać pepeka za gigantyczne kwoty, jeśli można użyć własnego pepeka, który wypełni to zadanie w sposób równie dobry. I tutaj może przejdźmy do kolejnego elementu, jakim są bezzałogowce, które mogą, oczywiście, gdy stworzymy odpowiednie warunki, a one, myślę, że WB bez problemu to zrobi, mogą być właśnie takim narzędziem, dzięki któremu Pirat stanie się jeszcze lepszym, można powiedzieć, urządzeniem do zwalczania przeciwnika i te 2,5 km jak najbardziej wtedy będą mogły być wykorzystywane. Ponieważ musicie zdawać sobie sprawę, że to oświetlanie, które tak często jest negowane, które oczywiście ma swoje zalety, czyli cena, ale ma też swoje wady, że jednak te kilka sekund to musi jednak do niego dojść, no ale to nie jest też takie coś, przeciwko czemu wszystko może się przeciwstawić. To jest coś, co na przykład może bardzo fajnie wykorzystywać te bezzałogowce. I ten fly-eye z odpowiednią głowicą, który oświetli cokolwiek, co będziemy chcieli wyeliminować, na przykład na dystansie 2 km od nas, czy też inny bezzałogowiec, a my sobie z bezpiecznego miejsca wystrzeliwujemy tego pirata. To też jest coś bardzo ważnego. I tu też pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest ważne. Nie wszędzie niestety bezzałogowce będą mogły się odnajdować. Nie wszędzie ich głowica będzie mogła być odpowiednio duża. No a gdy chcemy mieć bezzałogowca, który jest odporny na zagłuszenia, który ma odpowiedni zasięg i odpowiednio dużą głowicę, to niestety jego cena idzie w górę. Także on przestaje być tym tanim środkiem i wchodzi w regiony na przykład pirata. Nie mówię tutaj, że trzeba zrezygnować z tego czy z tego. Nie. Trzeba to mieć razem. To musi się uzupełniać. Więc PPK Pirat to bardzo fajny PPK. PPK o określonych możliwościach i on jest taki, jaki miał być. Nie wyczarujemy cudów w określonej cenie. A jako ten najliczniejszy świetnie się sprawdzi. Zasięg optymalny, 2,5 km jak najbardziej wystarczy na to średnie piętro. Sposób naprowadzania też. Chcemy mieć tani sposób naprowadzania, ekonomiczny. To jest chyba najlepsze rozwiązanie. I warto by było oczywiście od razu, kiedy się może w końcu zdecydujemy na piraty, stworzyć wiele narzędzi, żeby to oświetlanie było przeprowadzane na przykład przez tego latającego drona, czy jeżdżącego drona, czy w jakiś inny sposób. 550 mm za pancerzem reaktywnym to też dużo. Wystarczająco na BWP-y i na dużą ilość czołgów. Oczywiście nie musimy tego czołgu atakować od przodu. No, nie mówiąc o tym, że pirat może atakować z góry. Więc tutaj też te możliwości są duże. A myślę, że z czasem pirat też się troszkę zmieni i taki pirat chyba w końcu uzyska też, tak jak patrzę po tych współpracach, które są prowadzone przez tych, którzy tego pirata tworzą, chyba będzie też środkiem, który będzie miał w końcu wrzucone różne rozwiązania, na przykład oparte na sztucznej inteligencji. Co przełoży się na to, że on też będzie z dużą samodzielnością, autonomicznością mógł na przykład naprowadzić się na cel, na który był naprowadzany przez to oświetlenie tego celu, a na przykład ten cel wystrzelił jakieś środki, granaty aerozolowe. A on będzie mógł to pokonać. Po prostu będzie mógł się naprowadzić. Nie rozumiem tej niechęci do piratów,
my musimy dać dużą ilość odpowiednich narzędzi naszym, żeby mogli czuć się bezpieczni i żeby mieli odpowiednie możliwości zwalczania przeciwnika. Wówczas przeciwnik zastanowi się 10 razy, zanim w ogóle pomyśli, czy jest sens na nas ruszyć, ponieważ będzie wiedział, że to, co potrafimy, co posiadamy, no jest zbyt mocne. Pirat jest bardzo dobrym pepekiem. To średnie piętro byłoby przez niego realizowane w bardzo fajny sposób. Do tego ta ekonomia, nasycenie, to jest najważniejsze. No i możliwości, które są wystarczające. On nie miał być topowy. O, tak to sobie wyjaśnimy. No i jak zawsze zapomniałem Was zaprosić do wsparcia, podziękować za wsparcie, więc jak zawsze zapraszam na funkcję wspieraj, komentarz z super podziękowaniem Patronite'a, czy też postawienie symbolicznej kawy. Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie w ten sposób wspierają. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie. Oczywiście oceniajcie, komentujcie, polecajcie, wskakujcie na X-a, na moją kartę społeczności. Na razie.